6 września, środa. Niemcy atakują Powiśle z północy, wschodu i południa. Ludność cywilna przechodzi do Śródmieścia. Po zaciętych walkach dzielnice opuszczają również powstańcy. Wieczorem Powiśle jest już całkowicie opanowane przez Niemców. Niemcy zrzucają ulotki w języku polskim wzywające do opuszczenia stolicy 7 i 8 września. Mieszkańcy, którzy pozostali, są wypędzani z domów, gnani na wolę, a następnie do obozu przejściowego w Pruszkowie, tzw. Dulagu 121.